Tacy właśnie przemienieni Bożą miłością, nadal pod jej wpływem, świadomi jej działania tu, wśród nas, witamy Was, drodzy przyjaciele, serdecznie. Chcielibyśmy nawet uczynić to osobiście, w każdym razie jakoś szczególnie, bo wiecie przecież, że dzisiaj śpiewamy także o czymś bardzo osobistym. Zresztą, takie jest właśnie całe nasze chrześcijaństwo. Kiedyś byłem sam, a teraz z Nim. On i ja. Mój Zbawiciel i każdy z nas tutaj obecnych, dźwięk Adwentu i wy razem z nami, jak wierzę, kochający Go i czekający na Jego polecenia. Chcemy przeżyć z Wami coś szczególnego, dlatego chcemy, abyśmy razem też śpiewali, modlili się. Przygotowaliśmy pieśń, której chcemy Was nauczyć i życzyć, by stała się bodźcem do spotkania Jezusa. Spróbujmy więc śpiewać razem.
Chcę spotkać Jezusa właśnie dlatego, że przez wiarę już Go spotkałam. Brzmi to niezwykle, ale przecież wszystko jest takie niezwykłe w chrześcijaństwie. Dobrze pamiętam, jak było wtedy. Samotność, pustka i nieustanna obawa przed wszystkim. Nigdy nie wierzyłam. I choć o Jezusie słyszałam nieraz, trudno było mi uwierzyć, że Jego miłość i dobroć jest też dla mnie. Pewnego razu usłyszałam pieśń. Nie rozumiałam w pełni jej słów. Były chyba zbyt dalekie dla mnie, ale zarazem tak bliskie moim potrzebom. W nich zaczęłam odnajdywać drogę, moją drogę. Pomyślcie, tak dawno temu wytyczoną przez Jezusa. Drogę, na której spotkałam Go naprawdę. Chyba właśnie tak, jak było to z ludźmi wtedy, około 2000 lat temu. Niesamowite spotkanie. Wiecie, dlaczego niesamowite? Bo On nie przeszedł obok mnie obojętnie, bo wiedział, tak jak wtedy, gdy był na ziemi, czego mi potrzeba, czego brakuje. I chyba właśnie dlatego tak bardzo mnie umiłował. Światło słońca się rozlewa, miłości Bożej sławiąc moc. Wdzięczną pieśnią świat rozbrzmiewa, chwaląc Stwórcę swego w głos. Dobry Bóg nam wszystko daje, odsyła słońce, zsyła deszcz. Drzewa mogą wokół wzrastać też. Tak wiele słońca i tak wiele dżdżu zsyła Zbawca, by wzrosnąć mógł kwiat. Bo Pan miłości sił nie szczędzi, żeby piękny był ten świat. Daje miłości swoje syła dar. Chcę je wlać i moje serce, bym w zbawieniu miała dział. Tak wiele łaski, tak wiele słów syła Zbawca, by zmienić me serce złe. Żeś bezustannie o mnie dbał. Dzięki Ci za Twoją miłość, którąś w serce moje wlał. Dzięki Ci za Twoją miłość, przez którą mogę ciągle wzrastać. Śpiewać dziś chcę Panu chwałę.
Potrzeba nam Jezusa, takiego jak wtedy, gdy żył na ziemi. I takiego właśnie możemy Go tutaj poznać. Ale coś w tym jest. Śpiewałem o moim spotkaniu z Nim, o tym, że odtąd chcę już żyć tylko dla Niego, a mimo to nadal twierdzę, że muszę Go spotkać. I naprawdę muszę. Każdego dnia, może nawet kilka razy dziennie, bo wiem, że czasem odkładam Go na półkę z moją Biblią lub pozostawiam na miejscu modlitwy. A przecież chcę Go mieć zawsze w życiu, w sercu, nieustannie. Dlatego znowu chcę Go spotkać. Chcę spotkać Jezusa. Nie wiem, który to już raz Go spotkam, ale wiem, jak mi Go potrzeba i co to znaczy, gdy jest obecny. To jest realne. Może nie wiecie jak, też kiedyś nie wiedziałam, ale czytając Jego Słowo, będąc z Nim w łączności przez modlitwę, zaczęłam rozumieć, co to znaczy, gdy jest obecny. Jakieś nowe siły, inne myśli, inny nastrój, pogoda ducha, chęć miłowania innych i służenia im. Tak, to znowu to, co nazywamy miłością, odpowiedzią na Jego miłość. Chcę Wam dziś powiedzieć, że Was kocham. Chcę Wam dziś powiedzieć, troszczę się. Modlę o Was się, radością swą chcę dzielić się. Śpiewać chcę dzięki Jezu, dzięki Jezu. A gdy się przeszkody mnożą, gdy przeciwny mi jest świat, Panie, przyjdź i daj mi mocy, bym mogła wiernie w Tobie stać. Śpiewać chcę dzięki Jezu, dzięki Jezu. Przyszedł mi powiedzieć, że mnie kocha. Troszczy się, wszedł dziś w serce me, by zawsze mieszkał w nim, to chcę. Sami śpiewać chcę. Się przeszkody mnożą, by przeszkodę.
Przyjacielu, chciałbym powiedzieć Tobie o dwóch niezwykle istotnych rzeczach, które zauważyłem w moim codziennym życiu. Po pierwsze, zrozumiałem, jak bardzo potrzeba mi Jezusa zawsze, jeżeli to moje życie ma mieć jakikolwiek sens. A po drugie, zrozumiałem, że muszę spotykać Go tak często, by faktycznie z Nim mieszkać. Czy znasz słowa Jezusa: mieszkajcie we mnie, a ja w was? Violetta śpiewała przed chwilą, że miłość jest owocem tej wspólnoty. Miłość do Boga i do bliźnich. Ale pragnę do tego coś dodać, bowiem jeżeli jesteśmy razem z Nim, to wtedy On pragnie usunąć wszelkie nasze kłopoty, trudności, troski, zmartwienia. Kiedy mam spokojne serce me, skąd tyle szczęścia, skąd radość ma jest? O trudności gniotą mnie, lecz Ty mnie martwię się, gdy modlę się, mój Król.
Jezus Pan, uwolni z nich mnie. Uwolni mnie. Uwolni mnie. Mój Król Jezus chce uwolnić z nich mnie, więc wciąż modlę się. On cel życia wskazał mi, otworzy nieba drzwi, więc dziś śpiewam, że z trudności mój Pan uwolnić mnie chce. Choć gorzką samotność znam, nigdy nie jestem sam. Przyjaciel mój przy moim boku wciąż jest, a wszystko, czego on chce, to bym wprawdzie trwał, nie żył źle, bo gdy słucham go, mój Król Jezus sam swą wolność mi da. Wolność mi da, wolność mi da. Mój Król Jezus chce swą wolność mi dać, więc wciąż modlę się. On cel życia wskazał mi, otworzy nieba drzwi, więc dziś śpiewam, że z trudności mój Pan uwolnić mnie chce. Uwolni mnie. Mój Król Jezus chce uwolnić z nich mnie, więc wciąż modlę się. On cel życia wskazał mi, otworzy nieba drzwi, więc dziś śpiewam, że z trudności mój Pan uwolnić mnie chce. Tak dziś śpiewam, że z trudności mój Pan uwolnić mnie chce. Zabierze mnie w górę przed Ojca tron.
wszystko. Możemy o tym pomyśleć chociaż przez chwilę. Chodziło przecież o nas, o mnie. O to, bym mogła się z nim znowu spotkać. Bo grzech spowodował, że nie było wspólnego ku temu gruntu. Nie było wtedy niczego wspólnego i nie byłoby i dzisiaj. Ale Bóg dał wszystko, gdy dał swojego jednorodzonego Syna. Jakież to upokorzenie. Bóg, Stworzyciel, Pan całego Wszechświata, stał się jednym z nas, aby być przez nas zabity, a przez to, by można się z Nim znowu spotkać, tam, na Golgocie. I to jest jedyna droga, aby w przyszłości spotkać Go na obłoku, w chwale, gdy przyjdzie po raz drugi. Zapytasz mnie, czemu wciąż śpiewam? No, jak mogę tak, gdy w krąg pełno zła? Lecz dobrze wiem, że nic nie zmienię. Chcę nadal śpiewać. Bóg dał mi pieśń. Znam tej pieśni dźwięki, chcę nadal śpiewać, Bóg dał mi pieśń. Pójdź ze mną wraz, poznasz to samo. Gdzie zrobisz krok, tam słyszysz wciąż tę pieśń, tam jakby brzmią niebiańskie chóry. Tak, Bóg dał pieśń, Bóg dał pieśń i zawsze była tutaj z nami. Pieśń przyszła na świat wstające, wstające w Betlejem. A była to prosta pieśń, prosta, kochana pieśń dla każdego człowieka. Ale słuchajcie, od samego początku niektórzy starali się jej nie zauważać. Powiedzieli, nie ma żadnej pieśni. Po prostu nie istnieje.
inni próbowali ją zmienić. Z wściekłością chcieli ją przerwać. Byli gotowi zabić kogoś, kto pieśń tę śpiewał. Chcieli w zapamiętaniu zagłuszyć pieśń. Próbowali ją zdusić, zedrzeć. W końcu przybili tę pieśń do krzyża. Powiedzieli do siebie: tak, teraz mamy z nią spokój. Ale nie, to co słyszę, to pieśni tej muzyka. I dzień po dniu pieśń moja brzmi. A kiedy też pieśń tę spotkasz w życiu, sam stwierdzisz prosto: Bóg dał mi pieśń, to pieśń na dziś. Pieśnią tą jest Jezus, więc każdym dniem z tą pieśnią krocz, bo poznać chciej, poznać chciej jej dźwięki, a będziesz pragnął, by śpiewać ją. I odkąd wiem, skąd są te dźwięki, chcę nadal śpiewać. Bóg dał mi pieśń. Tak więc, co to znaczy spotkać Jezusa? Powiem od siebie, o moim spotkaniu z Nim, o tym, co sam przeżyłem. Po pierwsze, to znaczy poznać Go, kim On jest, poznać Jego wolę, Jego myśli, Jego moc. To znaczy pokochać Go miłością, której zresztą sam mi udziela. To znaczyło też poddanie Mu się i prośbę, by w życiu prowadził, by nauczył tego, co właściwe, po prostu przyjęcie Go za Pana. A w końcu to spotkanie oznaczało dla mnie tęsknotę za kolejnym spotkaniem, tym największym, jakiego oczekuję, kiedy pojawi się jeszcze raz. Już sobie to wyobrażam. Może będzie to dzień ogromnych zajęć, zakupów, spotkań i nagle w okamgnieniu wszystko się zmieni. Nagle potężny dźwięk trąby zabrzmi w powietrzu i nagle w chwale, na obłoku, widoczny dla wszystkich ludzi, przybliży się Ten, który dotrzymuje słowa, skoro umówił się ze mną na to spotkanie. Ale czy z nami wszystkimi? Oby tak, oby już wkrótce. Amen. Niech tak się stanie. Spotkać mógł, przyszedł tu na ziemię.
spotkasz go w świątyni. Ujrzysz, jak naucza, poznasz, jak on kocha cię. Spotkasz go nad brzegiem, ujrzysz go wśród uczniów, poznasz, co to przyszłość z nim. Zaśpiewajmy dzisiaj raz amen, amen, niech zawsze brzmi amen, amen, wciąż uboży wsi. Amen, amen, Bóg wsyła dziś wszystkim miłość są. Spotkasz go na wzgórzu, ujrzysz, jak uzdrawia, poznasz wreszcie jego moc. Amen, 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 niech zawsze brzmi amen, amen, wciąż uboży wsi. Amen, Bóg wsyła dziś wszystkim miłość swą. Chcę spotkać Jezusa, a może jeszcze inaczej, chcę spotykać Go stale na co dzień, chcę z Nim przebywać aż do owego dnia, kiedy spotkam Go fizycznie, widzialnie, gdy przyjdzie po raz drugi. Mocno wierzę, że Go spotkam, że zabierze mnie do nieba, do przygotowanego dla mnie miejsca, do domu Ojca. Mój Król Królów i Pan Panów, czy też chcecie Go spotkać? Czy też chcecie doświadczyć tego wielkiego cudu? Kiedy myślę, że już tonę, Panie, ratuj mnie. Kiedy widzę wkoło falę, ucisz sztorm. Kiedy, Panie, chcę pomocy Twej, wychwyć mą dłoń. A więc wiem, że troszczysz się, bo w ciemną noc dajesz mi nadzieję nowego dnia, oto na dłoń. Wskaż, gdzie mam iść, kiedy myślę, że już tonę, Panie, ratuj mnie. Kiedy widzę wkoło falę, kiedy, Panie, chcę pomocy Twej, wychwyć mą dłoń. Prowadź mnie, ucisz mego serca płacz. Wiem, że mnie kochasz, wiem, że mnie kochasz. Dajesz pewność lepszych dni, słyszę Twe kroki. To rozjaśnia drogę mi. I choć przez łzy widzę, jak swój krzyż zechciałeś raz nieść, zabierz mój ból, ulżyć mi w dzień. Kiedy myślę, że już tonę,
ciż mego serca płacz. Był jednym z wielu chrześcijan. Wierzył, śpiewał i grał ku Bożej chwale. I wszystko byłoby normalne, tak jak u tysięcy innych, gdyby nie jedna myśl, która urosła do problemu, gigantycznego problemu. Czy Bóg może wybaczyć mi grzechy? Nie, nie może, są przecież tak wielkie. Potem problem przerodził się w tragedię. Chciał bowiem żyć wiecznie. Potem w ciężką chorobę. Modliliśmy się z zespołem gorąco do Boga o pomoc. I chyba chodziło tylko o to, by każdy z nas zrozumiał istotę problemu. Czas spotkać Jezusa. Bo kiedy Go spotkał naprawdę, poznał Go, kim jest, zaczął wielbić Jego miłość niepojętą, zaczął z Nim być i rozumieć, że Jego ofiara, a teraz opieka i troska o nas jest czymś ogromnym. Wystarczy na wybaczenie nam największych grzechów, byle je wyznać, byle się z Nim spotkać. Wystarczy na pewność, że wszystkie obietnice wypełnią się i w moim życiu, byle je znać z Jego słowa, byle im wierzyć Jego wiarą. Wystarczy na wszystko, by mocą Jego żyć i zwyciężać, byle poznać, co to naprawdę znaczy spotkać Jezusa, chcieć Go spotkać. Tak często rozmyślam, jak Jezus nasz Pan na ziemię raz przyszedł i życie swe dał. Jak biedni znękani, jak Ty i jak ja, Jezusa spotykamy. Rozmyślam tak nad tym, jak wielu jest tych, co swoim Jezusem przez życie wciąż szli. Skąd wzięli tę wiarę, by puści na stos? Spotykali oddali mu
swe serca, by żyć. A inni w owych dniach nie chcieli wcale go znać i dla Pana wystawili krzyż. Lecz w tym właśnie tkwi zwycięstwo tych, którzy za Panem chcieli dążyć. Taki grzeszny, to wiem, że Jezus chce być wśród nas i dziś odnajdziesz w nim też wzór miłości. Niech więc opadnie to miłością nas, lecz są i tacy, którzy dziś wcale nie chcą go znać. Twierdzą, że Bóg nie może dziś żyć. Ale On, tak jak przyrzekł, wkrótce zjawi się tu, by Jego lud mógł z Nim wiecznie już być. Jeden z innych